Krótka analiza na kilku instrumentach typu SP500, czyli jak amerykański rynek sobie radzi, jak ropa sobie radzi, złoto, czyli gdzie moglibyśmy potencjalnie wrzucić 100 czy 300 tysięcy złotych, tak żeby nie traciły wartości inflacyjnej. Jednocześnie zaznaczam, że to nie jest ani porawna porada inwestycyjna czy prawna, jest to po prostu przegląd instrumentów, w jaki sposób one się zachowują, gdzie euro do złotówki stoi, na jakiej cenie, jaka jest perspektywa wzrostu, szanse zagrożeń spadku. Jest to moja indywidualna e, ocena rynkowa, nie ma e, nic wspólnego z żadnym faktycznym inwestowaniem pieniędzy ani z przyszłością, która może mieć miejsce na wykresach. Po prostu Padło takie pytanie, więc możemy zrobić przegląd. Więc od czego zaczynalibyśmy patrzeć, mając te wszystkie instrumenty do wyboru? Zobaczcie, mamy pary, euro, dolar, fun, dolar, tak? Mamy ropę, mamy złoto, mamy S&P 500, mamy Polish 20, czyli WIG 20, nasz wykres. Co on robi? Możemy przejrzeć i złotówkę do, dolar do złotówki, euro do złotówki. Od którego wykresu byśmy zaczynali, żebyśmy złapali najpierw, co się dzieje na świecie, później, co się dzieje w Polsce, Później co zrobić ze 100 tysięcy, 300 tysięcy czy milion złotych masz, no nieważne, pokazuje po prostu jakiś wzór analizy, która jest techniczna poprzez wykresy, ale jednocześnie uwzględnia jakieś kwestie fundamentalne, tak? Więc zacznijmy od początku. Za chwilę przejdę do cen złota i porównamy to ze złotówką dolarem. Jest to taki ogólny zarys, czyli ogólne, ogólne spojrzenie, co się dzieje na rynku, tak? Także zobaczcie. Najpierw patrzymy na S&P 500. Dlaczego? No bo tutaj widzimy, jak Stany Zjednoczone, czyli jak świat ma się do tego, co się dzieje, tak? To jest wykres D1, więc już dosyć gruby w czasie. To jest pół roku, żeby nie powiedzieć cały rok pół roku od czerwca, od maja praktycznie. Wykres cały czas rośnie. Nie musimy tutaj zaznaczać jakiejś linii trendu. Wszystko jest jasne, tak? Teraz widzisz, że rynek zaliczył jakiś spadek i mocno się odbija. To znaczy jest dużo kupujących. O tym też mówię, że tego typu kwestie na indeksie światowym, jakim jest S&P 500, to nie jest wielka konsolidacja, która świadczy o dalszych spadkach rok dwa bo wielka konsolidacja wyglądałaby w ten sposób, dosłownie trwałoby to miesiąc albo pół roku i rynek wtedy spadałby kolejne pół roku czy rok czy dwa, czyli taka duża korekta. Tutaj bardziej była to realizacja zysku i powrót kupujący, czyli krótko mówiąc, jesteśmy w bezsie i szansach spadkowych, czy jesteśmy w dużej hoście, która trwa, która bierze zdrowe oddechy, i która się dalej kontynuuje przez kolejne lata, ponieważ nie nastąpiła tego typu konsolidacja, która świadczy o tym, że pół roku, rok czy dwa lata wykres będzie spadał. To jest widoczne na wykresie S&P 500. Sam podejmij decyzję, tak? Czy jesteśmy w skali zagrożenia bez czyli spadkami, czy jesteśmy w rozpędzonym rynku wzrostowym, ponieważ nie ma sygnałów jakiejś wielkiej korekty, ani nie ma też dużo sprzedających, tak? Także yy, nie wyciąga wniosków ty, Drogi użytkowników naszych zajęć czy analiz, po prostu wyciągnij wnioski. Dalej, jak to ma się do S&P 500 czyli wykres światowy? Zobaczmy, czy podobnie jest na wykresie WIG20, timeframe D1. Timeframe, czyli czas, jedna świeca to jeden dzień, czyli tutaj znowu mamy od maja, zobaczcie czas, maj 2021 do teraz. Co tutaj się dzieje na tym wykresie? Bo przed chwilą rozmawiałem przez telefon o możliwościach. Zakupu funduszy akcyjnych, tak? Jeden z klientów, można by powiedzieć, w tym wypadku mój tato, szukał tego typu możliwości, więc była to teoretyczna, teoretyczna dyskusja, gdzie takie pieniądze przykładowo on będzie inwestował. Czytaj, ja nie występuję tutaj w roli doradcy, bo to nie jest mój zawód. Jestem w stanie tylko powiedzieć, co jest bardziej interesujące krótkoterminowo, co jest bardziej interesujące długoterminowo, tak? Także średnio, krótko czy długoterminowo, zobacz. Ten wykres nie przypomina S&P 500, który w ten sposób się rysował, tak? S&P 500. Ten wykres WIG20, czyli nasze fundusze akcyjne, oprócz wybranych akcji, które rosną, na pewno, tak? Zobacz co z tym wykresem działo się przez ostatnie miesiąc, dwa miesiące czasu, tak? Prawdzie nie ma dużej konsolidacji, która świadczyłaby znowu o przegięciu rynku, że on będzie teraz spadał dwa lata czy trzy lata, ale mamy dużo sprzedawców, mamy realizację zysku bez mocnych kupujących, co potencjalnie nie zawsze. Ale może to kierować rynek dalej na krótkie pozycje. Oczywiście to jest rynek wzrostowy, tak jak SP500, więc jest przewaga kupna. Także yy, nie, nie powinniśmy tutaj tragizować, ale czy w takim momencie pytanie zasadnicze, które znowu sam podejmij decyzję, czy w takim momencie fundusze akcyjne WIG 20 czy polski rynek, który ma Obojenie, czy będzie rósł, czy ma dosyć dużą perspektywę spadków. Ludzie, którzy uczestniczą w naszych zajęciach i wiedzą, że to jest jeden z powtarzających się patternów, który nie tyle, że lubi wyłamywać się dołem, co po prostu jak zaczyna łapać te nowe dołki, to wtedy są to dobre, czy najlepsze momenty do podczepiania się w rynek, tak? Ale ja nie mówię, że tutaj to następuje, bo nie ma takiej akcji, więc ten wykres może wyjść też górą, bo jest to fun funkcjonalnie akcyjny wzrostowy wykres, a nie spadkowy, tak? 80% czasu on rośnie, ale te spadki, jeżeli one mają miejsce, to jest to jeden z najlepszych yy, spadkowych patternów, czy tej sytuacji do zajmowania pozycji na szybkie, czy średnioterminowe, czy długoterminowe nawet spadki. Także to jest pytanie, tak? Pytanie do Ciebie, czy na funduszu akcyjnym opłacałoby się wchodzić w pozycje długie, czyli inwestować w fundusze akcyjne, które obstawiają tylko wzrosty, tak? Fundusze akcyjne, czy obligacyjne, czy jakikolwiek, no, w jedną stronę funkcjonuje, czyli albo coś rośnie i zarabiasz, albo coś, cokolwiek kupiłeś spada i nie zatracisz na tym, nie zarabiasz, tak? Także, to jest tego typu, typu pytanie. W takiej sytuacji, no, jeżeli ktoś sam tego pytania jeszcze nie odpowiedział sobie podczas tej analizy, to, yy, mogę wspomnieć, że bardziej pod kupno, jakbym miał fundusze akcyjne kupować, to ten S&P 500, czyli indeks w Stanach jest zdecydowanie bardziej wzrostowy i bardziej ma tutaj kupujących co widać w świecach w dynamice ceny czy ogólnie w trendzie tak że jest to zdecydowanie pro buy czyli pro kupno wykres tak teraz wróćmy jakie są jeszcze możliwości w rozmowie z tato mówiłem o tym że jak wykres euro do złotówki czy wykres ogólnie euro czy dolara w oparciu o egzotyczną walutę jaką jest złotówka rośnie na 5 zł czy dolar czy euro czy 5.50 to z jakiejś przyczyny Tutaj to jest czysta hipoteza. Nie wiem, czy to jest bank centralny, który broni tych cen wysokich. Typu 5 złotych w kantorze, widzisz, czy 540 za, nie wiem, czy takie ceny były, ale powiedzmy około 5 złotych. To, nie wiem, czy to bank centralny, czy inwestorzy bronią, że zawsze jak z 3 złotych, znaczy zawsze, no to jest jakieś uogólnienie. Do 5 zł, coś co obserwuję na przestrzeni dwóch lat, tak? Od 5 złotych on makabrycznie zaczyna spadać, a jak trafi jakieś minima, to są duże wzrosty. I to się dzieje na przestrzeni dwóch dekad, bo ja kupowałem dolary i fizycznie 15 lat temu i 20 lat temu jako student przywożąc ze Stanów Zjednoczonych, sprzedawałem, kupowałem dolary, później tradeowałem też na rynkach futures i forex, tak? Także obserwuję to, to jest jakieś... Duża generalizacja, znowu nie jest to przewidywanie ruchów ani, ani nie, nie, nie próbuję w żaden sposób wyciągnąć wniosków na przyszłość. Aczkolwiek y, dzieje się to w tym momencie, tak? Że z, dużego, z dużej górki wykres, mimo tego, że, że jest słaba sytuacja na świecie, powiedzmy inflacyjna, więc Polska traci na tym, y, na stabilności, więc, więc dalej mogłoby to rosnąć na 4,55, 6, zł, a wykres zawsze odwraca i idzie w kierunku 4 czy 3 złotych wtedy za euro, w kierunku, tak? To samo, mało tego, czyli tutaj pod względem tego, czy opłacałoby się zakupić walutę euro-złotówkę, czyli mamy 100 czy 300 tysięcy przykładowo gotówki, czy milion, czy, czy jakikolwiek pieniądz, czy nawet 20 tysięcy chcesz gdzieś odłożyć, to, w tym momencie, czy, czy, byłoby to warte inwestowanie w euro złotówkę? Zobaczcie, jak mieliśmy jakiś szczyt, jest sporo sprzedawców, to są te świece tutaj, tak? I teraz to jest taka realizacja zysku, która, czy są tutaj kupujący? Czy widzisz mocnych kupujących? Zobacz, tu są statystycznie wytrwali kupujący, chociaż, tu są wytrwali kupujący, tak? Czasami te świece kupujących są większe. Tutaj, jest to jakieś szarpnięcie po realizacji zysku, która jest notabene bardziej prospadkowa i widać, że uciekają ci kupujący stąd. Jest tutaj wsparcie opór i w ogóle jest to bardziej pattern, który przypomina znowu, nie jest to jakaś analiza czy próba jasnowictwa przyszłości, tylko mówię, jeżeli to się wyrwie, jeżeli A, czyli nastąpi wyrwanie dołem, to wtedy my możemy powiedzieć B, wchodzenie w pozycję krótkie. Więc w ogóle zastanawiałem się nad inwestycjami w walutę na pozycje długie, czyli wzrosty, w momencie kiedy ona bardziej pokazuje jakieś sygnały, to nie znowu to nie są moje prognozy czy analiza. Po prostu to są sygnały bardziej. Jest przewaga sprzedawców, widzisz to, tak? I to było na tyle, a tutaj nie ma jakichś super mocnych kupujących i to było na tyle, więc wtedy po prostu w jednym zdaniu można podsumować, czy tutaj w ogóle rozpatrywalibyśmy zakup euro złotówki w jakimkolwiek wydaniu, tak? Czy bardziej obstawiali spadki na ten, mówię na ten moment, tak? Tak to wygląda. Tutaj identycznie to jest jeden z powtarzających się patternów, pattern numer dwa, który jest troszeczkę rozciągnięty w czasie na wykresie daily, czyli jedna świeca to jeden dzień, ale mamy pierwszą falę spadkową i tutaj tak, no ten wykres może się wyrwać górą, może się wyrwać dołem. Ja jestem bezstronny całkowicie, podążam za inwestorami, ale jeżeli miałbym kupować czy sprzedać złotówkę, to w tym momencie bardziej komfortowe dla mnie byłyby wyrwanie się dołem i próba zajęcia pozycji krótkiej w kierunku odebrania jakichś średnioterminowych spadków. Tutaj natomiast oczywiście, jeżeli ten wykres odwróci, znowu jest to sytuacja, kiedy mamy, zobaczcie, takie higher highs, czyli high, high na e, dolarze do złotówki, czyli maksymalne ceny w kantorze, to widzisz te 430, 440, tak, czyli jakieś górne ceny, i stąd e, dolar do złotówki e, odwraca. Nie wiem, czy tę teorię można pokazać na wykresie, czy jakkolwiek próbować udowodnić. Przełączę teraz na wykres tygodniowy, gdzie jedna świeczka to nie dzień, ale tydzień, tak? Yy, I tutaj yy, nie wiem, czy, czy ta moja teoria, którą jakoś wysnułem z, z dwóch dekad obserwacji, czy, czy na trzech dekad obserwacji wykresu, jak byłem też małym chłopcem, to te wykresy obserwowały się gdzie? Na tabliczce w Kantorze w 89 czy 90 roku, tak? że to jest 30 lat obserwacji, że ceny dochodzą, zobaczcie, do 4,30, tak? Czyli w kantorze 4,40, tak? Tak generalizując znowu, na szybkiego, tak? Zobaczcie, to są te maksima i zobaczcie, co się stało z tym maksimum. Co, że złotówka fundamentalnie straciła, czy umocniła się na wartości. Jak zwał, tak zwał, tak? Tutaj ten wykres spada, to złotówka się umacnia. Co? Ona się umocniła z 4,40 na, na 3,30? Fundamentalnie o 30% kraj się umocnił, tak? Na przestrzeni tego całego czasu, no, możliwe. A możliwe, że są to tylko zabiegi, zobaczcie. Osiąga jakieś minimum i rośnie znowu na to samo maksimum. Później znowu, tutaj akurat w połowie drogi się zatrzymał wykres i znowu rośnie. Także nie zarył jeszcze o swoje wzrosty, jeżeli chodzi o złotówkę do dolara ale też jest w jakiejś fazie może krótko czy średnioterminowej wyprzedaży. Ostatnio taka mocniejsza wyprzedaż kończyła się w ten sposób, tutaj po lewej stronie. Czy tutaj tak samo, tak? Także to takie tylko porównuje wykresy, sam wyciągnij wnioski, tak? Ja porównuję dzisiaj wykresy, ty sam wyciągnij wnioski. Także te instrumenty, mm, no, nie widzę tutaj przewagi buy, zakupu przynajmniej na ten tydzień. Na indeksie też nie widzę przewagi zakupu na ten tydzień, jak już to być może potencjalną przewagę spadkową. Na indeksie S&P 500 jest przewaga zakupu, jak większą część czasu. Także to jest pytanie o poszczególne akcje w Stanach Zjednoczonych, czy można je zakupić i jak. E, o indeksie S&P 500, gdzie można zakupić kontrakty na te e, indeksy i jak. Tego możesz się dowiedzieć wszystko na naszych zajęciach na żywo, czy w grupie zamkniętej, kiedy pokażemy takie rzeczy, ok, na jaką platformę się zalogować, co za dalej zrobić. Złoto, czyli dalej rozpatrujemy zakupy potencjalne, czy oszczędność, nie wiem, 100 tysięcy przysłowiowych złotych, czy dla niektórych inwestorów to będzie milion, a czasami dużo więcej, tak? Yy, czy kupić ziemię, czy zakupić mieszkanie, tak? Zakup mieszkania, to szybko się dowiadujesz w Polsce, że możesz kupić, fajnie, cena wzrośnie nawet w pół roku, ale jeżeli to w ciągu pięciu lat chcesz je sprzedać, to musisz zapłacić podatek kilka procent za to, że nie, nie trzymasz tego mieszkania, czy nie jest ono docelowo twoje do życia, tak, czyli państwo nas w ten sposób karze za zakupy, tak samo zakupy auta, Jak kupujesz i sprzedajesz samochód i jest na ciebie zarejestrowany, to pewnie tam jest jakiś podatek, tak, o ile dobrze mówię, jeżeli nie, to mnie poprawcie. Złoto natomiast, złoto Yy, zaczynamy od wykresu D1, czyli szukamy złoto, to nie jest zakup czegoś, co byłoby dobre na, na tydzień czy dwa, ale rozpatrujemy w, w perspektywie inwestycji miesięcy, czy nawet lat czasami, tak? Złota cena cena skupu, ja kupowałem uncję złota w przeszłości, ale nie pod inwestycje, tylko bardziej pod kwestie takie zagrożenia na granicach państwa, potencjalnej wojny, tak? Także kupowałem uncję za około, nie wiem, 5 tysięcy, a teraz skup Aktualne ceny skupów mennicy skarbowej to jest ponad 7000, czyli ktoś mógłby pomyśleć, o zarobiłem 50% na tych uncjach, co kupiłem. Być może, nie całe, tak? Ale nie było to inwestycyjnie, ani nie, nie ma to dla mnie żadnego sensu, że kupiłem kilka uncji i zarobiłem na ich 50%. To nie, nie ustawia mnie w życiu w żaden sposób. Natomiast tutaj patrzymy na, na tego typu przechowywanie pieniędzy, tak? Czyli cena, skupu, czy jak już masz monety, to jest 7300, ale jest duży spread, czyli cena sprzedaży, czyli po ile możesz kupić typowa, au typowa aukcja, czy sprzedaż typowej monety złotej, która jest najbardziej płynna w obrocie i najbardziej spotykana, czyli tak jakbyś kupił dolara powiedzmy, czy euro w kantorze, tak? Pośród wszystkich momentów, monet, to jest yy, południowoafrykańska Kruger Rand, tak zwana moneta. Jedna uncja teraz kosztuje około 7750 zł, czyli 7, 750, a, a skupić za 7300. Czyli zobaczcie, no spread to nie jest najmniejszy spread, tak jak na rynku kupujemy kontrakty, tylko to jest około yy, 7700 i 7300, 400 zł od 7000, no zobacz, że jest to ponad 5% spreadu, tak, grubo ponad 5% spreadu na całej transakcji, jakbyś pakował milion, to musiałbyś się liczyć ze spreadem 5%, ale zobaczmy jak ceny zakupu, sprzedaży złota na rynkach finansowych, tak, to jest wykres D1, ja proponowałbym spojrzeć jeszcze szerzej, co się dzieje na złocie, na wykres weekly, czyli jak w ostatnich 2018-19-2020 wykres złota rósł i zaliczył jakąś obniżkę w 2020 roku i z tej obniżki mocno nie wyszedł. Tego typu zabieg widzieliśmy w 2008 roku, co za chwilę pokażę na wykresie z lewej strony, gdzie po tego typu akcji jak wykres nie wyszedł do góry, czyli po korekcie wielkiej nie wyszedł do góry, to dalej. Trzymał się przez lata i spadał jeszcze, tak? Czyli w ten sposób wyglądał pattern. I tutaj ten pattern wygląda podobnie. Nie mówię, że ta sama sytuacja z 2008, 2010, 2011 roku musi się powtórzyć przed dekady, ale zdecydowanie nie napawa mnie to jakimś dużym optymizmem na zakupy. Tu akurat jest czysta sprzedaż chwilowo, ale jednocześnie na poziomach, które są bronione. Także, no, to jest jakieś właśnie jasnowictwo, czy tutaj kupując w tym obszarze. Mamy najlepszą drogę do zakupu, czy może największe ryzyko, że to będzie spadało? Tak, także moim zdaniem, póki to się nie wyklaruje, to nie jest też najlepszy moment inwestycyjny na skup złota, bo wchodząc tutaj w tych momentach w rynek. Mogłoby się okazać, że rynek zapikuje, czyli 5% spreadu i każdy procent dziennie, czy ułamek procentu, to cię winduje w to, że, że po dwóch dniach możesz mieć, czy po trzech dniach 10% z miliona, to 100 tysięcy na minusie, jakbyś musiał skeszować, wyjść z tej transakcji, tak? Czyli sam zakup złota, czy mówimy o fizycznym przechowywaniu gotówki, czy, czy wartości tej gotówki, tak? Bo wiadomo tutaj na wykresie Forex, czy kontraktach terminowych inwestorzy sprawni, ci, czy którzy wiedzą, jak Inwestować, czy jak bronić się przed inflacją, yy, będą wiedzieli, jak wykonać transakcję, właśnie. Transakcję, która w tym wypadku nie musiałaby być długa czy krótka, tylko poczekalibyśmy chwilę. Yy, przybliżę tutaj wykres, czyli takie drobne uzasadnienie tego, co będziemy robili na webinarze na żywo, tak? Że przykładowo, jak mamy tu wsparcie oporzy, to trzeba poczekać albo na test i otwarcie tych spadków potężnych, tak? Albo na odbicie znowu tych testów, tego typu świecami i wykres będzie typowo wzrostowy i wtedy można wykonać transakcje, albo nawet pomyśleć o fizycznym zakupie złota podczas niestabilnej gospodarki i wzrostu inflacji. Inwestorzy mogą oscylować w kierunku y, lżejszych czy mocniejszych zakupów tego instrumentu, oprócz tego, że jest mocno używany w przemyśle, czyli jak, y, jak kredyty, inflacja, wszystko bumuje na świecie, czyli sprzedaż i gospodarka, no to złoto będzie używane w układach scalonych, w komputerach, w samochodach. To jest główny użytek złota. W biżuterii również, że kupujemy droższe pierścionki. To są takie podstawy fundamentalne instrumentów, ale na ten moment jest to sytuacja bardzo niewyjaśniona, czy ten instrument będzie spadał, czy będzie rósł. Cała jego konsolidacja pokazuje, że zdecydowanie nie ma nie ma tutaj inwestorów kupujących, ale jednocześnie bronią tego poziomu, ale pytanie, czy, czy nie znudzi im się ta obrona. Mówiłem o 2018 roku, 11 roku, czyli dekadę temu. Spójrzmy w lewo o sytuacji, która podobna miała miejsce. Zobaczcie, to jest podobna sytuacja, tutaj ten boks konsolidacyjny i tutaj to co się działo w 2010. Ja tak mówię, generalizując znowu to był gdzieś 2011 rok, zobacz. Ja to pamiętam jako końcówkę HOSY 2008-2010. Złoto strzelało do góry. Jak w 2011 roku, e, dla mnie to jest około 10, 2010 roku, tak? E, pamiętam tak jak wczoraj myślałem, że instrument będzie rus, 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 odbije się dalej. E, I tutaj inwestorzy mieli e, troszeczkę zdziwienie, bo, bo e, jest podobna sytuacja jak w boksie, który po prawej stronie pokazywałem, tak? Gdzie rynek po prostu spadł, wzrósł, spadł, i tutaj gdzieś na tych minima. Sobie kursuje i tutaj z tych minimów przeszłości on wyrwał się dołem i w ogóle był w dłuższej takiej depresji. A ja gdzieś tutaj po drodze kupowałem nie tyle inwestycyjnie, co protekcyjnie złoto, to jest całkiem inny mechanizm, tak? Protekcyjnie kupujesz złoto, jak jest wojna i chcesz przekroczyć granicę, to to protekcyjnie kupujesz złoto, nieważne w jakiej cenie. I nieważne, ile będzie kosztowało jutro, ważne, żebyś przekroczył granicę, gdzieś dając komuś dwie sztabki, sorry, dwie monety złote, przykładowo wartości dwóch tysięcy dolarów. Inwestycyjnie, no patrzymy, po ile kupujesz, nie na jak długo kupujesz i, jak, i jaka cena będzie sprzedaży za tydzień czy za miesiąc. Także tutaj tego typu instrument trzyma się miesiącami czy latami bardziej niż niż tygodniami, bo widać, że w przeciągu tygodni to on może stracić dużo na wartości, tak? Także tracił ten instrument, zobaczcie, tu było 1000 dolarów za uncję praktycznie, tak, czyli 4000 zł, a teraz jest 7700 za uncję praktycznie, tak? Także no. Prawie dwukrotnie zmiana ceny, a ja gdzieś w tych niższych rejonach kupowałem, ale znowu nie inwestycyjnie, tylko protekcyjnie, czyli w ogóle inna funkcja, nie związana z tym, ile na tym mogę zarobić, tylko jak mogę dzięki temu przeżyć gdzieś przekraczając granicę albo w jakichś awaryjnych sytuacjach, jak w kogoś przysłowiowo trzeba będzie rzucić monetą złotą, żeby, żeby dał ci spokój typowo na granicy. o przykładu, słuchaj, nie, nie jestem w stanie wymyślić, żeby coś złego się działo, żeby mógł. Czy musiał użyć tych złotych monet, przykładowo, tak, w takim czy innym momencie, także, a tak sobie je trzymam, tak, bo one dla mnie nie mają wartości, o ile to nie jest właśnie milion w tych monetach, czy jakieś, to tam, że mam kilka tych monet, czy, czy jakieś poszczególne transakcje, to nie ma wartości, to nie zmienia twojego życia, tak. Płynność, która nie zmienia twojego życia, bo pieniądze, które nie wpływają, na twoje życie, nawet jeżeli to trzymasz 100 tysięcy czy milion, a wiesz, że z tego możesz żyć raptem rok, dwa, to tym bym się za mocno nie stresował, no ale wciąż podejmował jakieś decyzje. Także tutaj na złocie zobaczymy, czy może ono wywinduje się do góry i warto będzie znowu inwestować w złoto, albo nie. Także tutaj yy, dyskusja w co warto, w co nie warto, jak się chronić przed inflacją, jaki z tego morał. No, morał dla inwestorów może, którzy oglądają to czy obejrzeli analizę do końca. Morał yy, to jest trading krótko i średnioterminowy, bo długoterminowo nie widzę tutaj opcji oprócz indeksu SP500, gdzie wchodzimy inwestujemy, a tutaj musimy być otwarci na spadki, czy inwestować, sorry, strategicznie handlować krótkoterminowo, żeby odbierać te tysiące dolarów, tak, w czyli flow, cash flow produkować cash flow, przepływ pieniądza, tak? Na tych instrumentach tak samo zobaczcie, bardziej spadek dominuje, więc tutaj nie ma opcji, że kupisz w kantorze i będziesz trzymał euro i będziesz no, stracił w ten sposób pieniądze, odwrotne transakcje, tak? Odwrotne transakcje. Na ropie, na ropie to jest ucieczka od sprzedaży, tu może się pojawić transakcja długa, czyli kupno. Tak jak wcześniej, tak, może, ale nie musi, znowu to nie są żadne prognozy. No i SP 500 jest w większości wzrostowy indeks, to tutaj można się nauczyć, jak transzami inwestować. Jedna transza, druga transza i z tej transzy bierze się 7000 dolarów, już tutaj, zaraz po przekroczeniu boom, tych dwóch odcinków, jak tutaj wrzuciliśmy po 500 i po 500 dolarów przykładowo kontrakt, tak? To z tego się naprawdę urodzi, yy, z jednego 4, z drugiego 3, przykładowo 1000 dolarów, z tego niedużego ruchu, a nie jest to jakiś boom miesiąc na rynku, tak? Także jak produkować cashflow? Tego uczymy się na naszych zajęciach trader, tego doświadczamy yy, na, na różne sposoby. W transakcjach krótko- średnioterminowych, bo nie zawsze rynek da Ci możliwość, właśnie, że kupi trzymaj inwestuj yy, przeciwko inflacji, czy zabezpiecz swój milion, czy 10 milionów, czy 100 tysięcy, czy 10 tysięcy na koncie. Jak zabezpieczyć? W tych transakcjach, gdzie kupisz, a one są w większości, że wykres będzie spadał, to tylko stracisz pieniądze. tak? Trzeba umieć inwestować aktywnie o tym są nasze kursy, ale są też takie sytuacje, kiedy właśnie S&P 500 możesz zakupić poszczególne kontrakty i trzymać, czy nie musisz nie wachlować w lewo i prawo, tak, yy, czy czy na ropie tego typu sytuacje, czy na złocie, tak, czy spadkowe sytuacje, gdzie jak już tradujemy to wiemy jak trzymać pozycje krótkie przez dzień, przez tydzień i one przynoszą też tysiące dolarów. Także to wszystko yy, w dalszej części. Także wracając na wykres złota typu daily. Tutaj widzimy, że też jest to układ bardziej, który pokazuje realizację zysku. Jest to jeden z paternów zwycięskich, powtarzających się bardziej na spadki. To nie jest prognoza, tylko jak wykres wyrwie się z dobrą dynamiką ceny, to mogą być dobre momenty w odniesieniu do czasu jeszcze, do wsparcia oporów. No trzeba znać kilka czynników, kiedy te momenty są potwierdzone jako dobre, tak? Żeby, żeby nie pić się nie wiem, gdzieś tutaj, w ten moment, że rynek mocno odwraca. Także na złocie chwilowo też mamy... Cały rynek potencjalnie jest bardziej spadkowy na dzień dzisiejszy. Znowu nie są to jakieś porady inwestycyjne, tylko po prostu obserwacja wykresów tego, co się działo w przeszłości, tego, co się dzieje dzisiaj. Jakie mamy perspektywy, żeby 100, czy 300, czy milion złotych, czy 10 tysięcy, jak ktoś trzyma na koncie, ochronić przed inflacją? No na ten moment widzisz kupno w banku, czy w kantorze instrumentów prawie że nie wchodzi w grę z tego, co widzimy, chyba że S&P 500 jakoś na platformie kontrakty kupujesz, to wtedy kupno wchodzi w grę, czyli fizyczny zakup, bo złoto też niespecjalnie na ten moment, tak, z takim wykresem dominacji sprzedaży, ale to może się zmienić za kilka dni, może się okazać, że będzie to świetny moment, żeby chronić pieniądze i kupić złoto, czy, czy polski WIG20, jak on nagle uderzy do góry z sytuacją światową, ale generalnie trzeba mieć więcej wiedzy, żeby inwestować, lub też cash flow, czyli codzienne transakcje krótkie i długie, czyli tutaj już mówimy nie tyle o inwestowaniu, co o tradingu, tym się zajmujemy na wykresach, także tyle chciałem powiedzieć odnośnie sytuacji, z którą mamy miejsce, tak, S&P 500 typowo wzrostowo, chociaż jest na wsparciu oporze, ale jest tutaj przewaga kupna, a reszta wykresów praktycznie oprócz ropy, która też, może mieć jakąś charakterystykę wzrostową, czy to jest fajny układ do obserwacji, tak? Jak ktoś wie jak tradować, a reszta instrumentów jest tak naprawdę, jeżeli nie prospadkowa, to bardziej pokazuje, że są to realizacje zysków sprzedaży, czyli potencjalne uderzenie kolejne mogłoby mieć miejsce, także mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Pozdrawiam, do usłyszenia, widzimy się na naszych zajęciach, Forex jest Trader czy w grupie zamkniętej osób, które tradują, Do usłyszenia, trzymajcie się hej.